8 razy z rzędu Policzanie i nie tylko pomagają Policzanom. 16 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny dedykowany Martynie Druszcz, chorującej na cholopsecefalię, i Michałowi Warnielle, zmagającemu się z chorobą nowotworową. Sam koncert będzie przebiegał w formie występy artystyczne, licytacje. I w granicach godziny 20 mamy dla wszystkich Państwa niespodziankę, czyli kończy się koncert w podziękowaniu, że zechcieliście Państwo zagościć w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Będzie wspaniały pokaz fajerwerków. Każdego roku organizatorzy stają na rzęsach, by uatrakcyjnić imprezę. Na scenie zaprezentuje się hip-hopowiec Kemot i utalentowana Edyta Nitkiewicz. W rockowy nastrój wprowadzi kapela Wdechę, a w perkusyjny trans samby Bloko Pomerania. Ponadto przygotowano wyjątkowe vouchery, jak trening z mistrzem MMA czy pomoc sprzątacza oferowana przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez 8 godzin będę robił to, co zwycięzca licytacji będzie, czy wskaże mi do wykonania. Oczywiście mam na myśli tutaj jakieś prace polowe, bo idzie wiosna, więc ktoś może chcieć ogród przygotować. Takie, które naturalnie nie będą wykraczały poza moje możliwości. Bardzo się z tego cieszę, bo ja już podobne rzeczy robiłem w ramach WOŚP-u w zeszłym roku i 2 lata temu była taka możliwość, żeby wylicytować moje usługi. Pieniądze zostaną podzielone między Michała i Martynę, ale w ostatniej chwili zdecydowano przekazać część sumy dla małego Filipa. Napisała do mnie mama Filipa, potrzebują pieniążki na syntezator mowy, żeby komunikować się z synem. Doszliśmy do wniosku z Tomkiem, z Andrzejem, że również pomożemy Filipowi, dołożymy pozostałą kwotę. Będzie to po koncercie charytatywnym. Na scenie będzie się dużo działo, cały czas będą licytacje, będą naprawdę fajne gadżety. Co jeszcze możemy? Będzie naprawdę dużo voucherów, dużo usług od naszych polskich firm. Ponadto do wylicytowania będą koszulki reprezentacji Polski, w tym najlepszych strzelców jak Robert Lewandowski czy Krzysztof Piątek. Oprócz wszelkiego rodzaju licytacji i występów artystycznych w holu MOK-u nie zabraknie jak zwykle co roku wszelkiego rodzaju wypieków z własnej roboty, pierogów, ciast, loterii fantowej, super fryzjera, więc myślę, że nie może Was przy tym wszystkich zabraknąć. Nigdy nas nie zawiedliście, apelują organizatorzy koncertu. Wierzymy, że będzie tak samo i tym razem. 16 marca Miejski Ośrodek Kultury, start godzina 16.